Witaj, Angeliko. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na uroczystej premierze najnowszej książki, monografii twojego taty Janusza Jarosławskiego pod nazwą Szabla marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak, to wydarzenie jest dla nas bardzo ważne, bo spotykamy się też w wyjątkowym miejscu, w Muzeum Niepodległości, w Pałacu Radziwiłłów, w centrum Warszawy, w samym sercu Warszawy. Rozmawiamy o szablach, ale przede wszystkim szable są takim pretekstem do rozmowy o historii, o tle historycznym tamtego czasu, o wybitnych powstaciach, o ludziach, którzy z tymi szablami byli związani. To nie tylko marszałek Piłsudski, ale także ci, którzy je wręczali. Wspominaliśmy dzisiaj hrabiego Tyszkiewicza, czytałam także fragmenty książki jego wnuczki Beaty Tyszkiewicz, Nie wszystko na sprzedaż. Jak potoczyły się losy jej dziadka, jak potoczyły się losy pałacu, w którym mieszkali. Polska odnotowała potężne straty i wielką radością, ale też fenomenem jest, że zachowały się do dzisiaj szable marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasuwa się pytanie, jak udało się twojemu tacie, że jednak każdy muzeum otwiera drzwi przed właśnie panem Januszem Jarosławskim, kiedy właśnie on pisze, wydaje kolejną moją monografię, kolejną książkę, tak jak właśnie było tym razem, że pan Janusz odwiedził tak naprawdę wiele miejsc, również pojechał do Stanów, aby sfotografować istniejące szable lub szabla. Jeżeli mówimy tutaj o szable znajdującą się w Stanach, złota szabla, jak to jest tak naprawdę? Bo jednak nie każdy historyk ma taką okazję, kiedy dzwoni, pisze do muzeum, a muzeum chętnie udostępnia istniejące i posiadające zbiory. Mój tato jest przede wszystkim ekspertem broni białej, kolekcjonerem, znawcą, więc także potężne, najbardziej znane domy aukcyjne na świecie często zgłaszają się do nas, aby zapytać o szable, podpytać o ich autentyczność, o ich części, o ich elementy. To z jednej strony ogromna znajomość historii, zamiłowanie do niej, takie po prostu serce włożone w ten temat, bo rzeczywiście biała broń w moim domu była od zawsze, jest częścią naszego życia. To też poczucie misji na pewno ze strony mojego taty, żeby trochę ścigać się z historią, ale też zachować pewne rzeczy w historii, bo nieraz udawało się w zbiorach znaleźć piękne szable, piękne kordziki, które gdzieś były schowane w zbiorach i nikt do końca nie wiedział, jak bardzo są cenne. To na przykład kordziki najbardziej wybitnych oficerów polskiego lotnictwa, czy pokazanie szabel, które nie były pokazane, tak jak dzisiejsza szabla z drewna przekazana przez Huculów marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, wykonana z drewna, dotąd nie prezentowana, nie pokazywana wcześniej, to także ogromna szansa dla wszystkich tych, którzy historią się zajmują czy fascynują, aby zapoznać się z tymi przedmiotami poprzez wysokiej jakości zdjęcia. Wspomniano dzisiaj o szablach, o buławach, o różnych przedmiotach, które nie były od wielu lat czy nawet dekad fotografowane i dopiero naszej rodzinie udało się sfotografować je ponownie, więc kochamy tę historię, chcemy ją popularyzować i myślę, że to jest klucz, aby to, co się robi, miało większe znaczenie, większy wymiar, jeśli chodzi o sztukę, o historię i o patriotyzm. A powiedz, Angeliko, akurat nie znam tej historii, nie wiem, gdzie znajduje się szabla wykonana z drewna przez Huculów, ale nie ukrywam, że to jest dość ciekawy wątek, gdzie tak naprawdę można tą szablę obejrzeć, ewentualnie w jakich zbiorach muzeum albo może rodziny marszałka Józefa Piłsudskiego, może ta szabla się znajduje. Akurat nie znam tego wątku. Szabla znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego, jest niezwykła, jest wykonana cała z drewna, więc pierwszy raz udało nam się ją sfotografować w bodajże 2018 roku. Również miałam okazję zobaczyć, dotknąć tej szabli. Niezwykłe, że jest wykonana z drewna, a tak ostra. I wtedy też telewizja po raz pierwszy wykonała taki materiał o tej szabli, który później był popularyzowany w różnych mediach, w prasie. Więc to jest właśnie to, na czym nam zależy, aby więcej osób dowiadywało się o tych pięknych polskich zbiorach. I ostatnie pytanie. Gdzie czytelnicy, osoby zainteresowane będą mogli nabyć najnowszą monografię twojego taty?
Książka będzie dostępna przede wszystkim na naszej stronie internetowej, więc to jest www.januszjarosławski.pl, ale także w takich miejscach jak Muzeum Niepodległości w samym sercu Warszawy, w którym się właśnie znajdujemy. Tutaj także ta książka będzie, więc w muzeach, w księgarniach, które cenią sobie książki historyczne, i przede wszystkim na naszych stronach. A już wkrótce także czeka nas taka promocja tej książki w Stanach Zjednoczonych, wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, więc nie ograniczamy się tylko do Polski, ale chcemy, aby tę naszą polską historię usłyszał świat.